Cześć. Gdzie zacząć? Od czego zacząć? Dobra. Najpierw to powiem wam, że mnie nie było przez jakiś czas teraz znowu, bo kończyłam studia i miałam dużo do robienia. W ogóle byłam bardzo zajęta. Co jest chyba... Każdy rozumie, że to jest ważna rzecz, najważniejsza rzecz. Więc dlatego mnie nie było. Dobrze, pierwsza rzecz, co chciałabym od razu powiedzieć, jest to, że nie wiem, czy było widać ostatnim razem kolor włosów, ale zaczęłam farbować na taki rudy kolor, tego niestety widać. Dwa tygodnie temu farbowałam włosy i już tyle mi urosły. Więc nie wygląda... Tak, znowu fajnie. No i cholera. Mam grzywkę, mam pełną grzywkę znowu. Dwa tygodnie temu miałam wciętą. Tylko że normalnie jak miałam grzywkę, to co 3 tygodnie miałam wciętą z powrotem, bo tak szybko rośnie. No i było 2 tygodnie i jest strasznie długa, więc nie wyglądała tak zbyt dobrze wczoraj. Więc przypnęłam sobie do tyłu, no i musiałam lakierem popsikać, lakierem do włosów, bo jest na tyle krótka, że ciągle mi wypada. A miałam teraz wolny czas i chciałam nagrać dla was filmik, powiedzieć hej. Więc zostały tak włosy. Nie wyglądają najlepiej, no ale takie jest życie. Dobrze. Co my jesteśmy dzisiaj? 30 maja. To zacznę od kiedy? Pamiętacie filmik, który zrobiłam w lipcu czy w sierpniu w ubiegłym roku, jak byłam w Polsce? Już miałam krótkie włosy wtedy, miałam świeże obcięte włosy i mówiłam wszystkim o tym, że wszystko tak się skończyło z moim ex-chłopakiem. Mówiłam, że wreszcie mogę mieć plany na co ja chcę zrobić. I tak sobie myślałam, że mogę zrobić właściwie co chcę i szukać pracy, jakiej ja chcę, gdzie ja chcę być i tak dalej. Ale tak sobie postanowiłam się, że tam, gdzie ja mieszkam, koło Newcastle, w Anglii, bliżej Szkocji. Nie wiem, czy to jest północ, czy południe, czy wschód, czy zachód. Wszystko tak samo dla mnie. Nigdy nie pamiętam. Tam, gdzie ja mieszkam w Newcastle, że tam znajdę pracę, bo na pewno rzeczy tam jest... da się przeżyć. Jestem stamtąd, więc znam okolice, znam strasznie dużo ludzi. I tak sobie pomyślałam, że tam znajdę pracę i zostanę tam przez jeszcze kilka lat, bo blisko rodziców. No i całe życie z rodzicami mieszkam. Więc trochę głupio tak nagle daleko gdzieś jechać i tak dalej, bo jeszcze się nie znam na tym. I bla, 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 bla. Ale w tym czasie też zaczęłam szukać pracy tak dalej od Newcastle. Mianowicie w Londynie szukałam. Wiadomo, że w Londynie jest praca, jest strasznie dużo ludzi, jest dużo dużo wszystkiego, więc tam jest praca. Więc ja się zapisałam do kilka agencji, żeby szukać pracy w tym, co ja robię, czyli projektant stron internetowych i ogólny graphic design i marketing i podobne takie wszystkie rzeczy, ale wszystko takie internetowe. No i zapisałam się do kilka agencji i pojechałam do Londynu tak 6 tygodni temu. W połowie kwietnia pojechałam i jedna
agencja chciała od razu mi podrzucić jaki jest interview? Może tak samo się mówi po polsku, interview. Nie wiem, powiem spotkanie. Spotkanie z takim, z jedną agencją. Tylko, że czasowo nie wyszło, więc nie mogłam. Ale druga agencja po tak kilka dni później mi podsunęło 3 albo 4 różne agencje, które projektują strony internetowe. I zaoferowali mi interview, żeby pojechać do Londynu. I pojechałam i miałam 3 różne interviews w jednym dniu. 27 chyba, tak, 27 kwietnia pojechałam na dzień. I pierwsze bardzo, bardzo fajnie poszło. Byłam bardzo zainteresowana. I to była taka firma, która robi strony internetowe i ogólne projekty i marketing i tak dalej. Na różne, jak to się mówi, charity, nie wyjdzie mi. Wiecie co, będę mówiła i będę szukała tego słowa. Druga firma robi jak jest, oh Jezu, nic nie wiem dzisiaj, kurczę, apps na przykład na iPhone, żeby robić różne rzeczy na telefonie, różne programy na telefonie. I trzeci, nawet nie pamiętam, bo to już miesiąc temu było. Dobrze, jak jest charity po polsku? Dobroczynność? To już mi coś mówi. Nieważne. I spotkałam się z tymi trzy różne firmy. Nie mówiłam po polsku tyle od tak dawna. I z pierwszym bardzo fajnie poszło, z drugim też bardzo, ze wszystkimi poszło bardzo fajnie. A między pierwszym a drugim miałam kilka godzin wolno, żeby dojechać z jednego miejsca na drugie miejsce. I w tym czasie dzwonili z pierwszego, czy mogłabym jeszcze zobaczyć się z szefem. I ja powiedziałam, że bardzo chętnie mogę wrócić i porozmawiać z szefem, tylko że ja mam pociąg o 7 i że dopiero o 6 będę wolna i żeby tam dojechać i dojść i w ogóle, to może on mnie gdzieś bliżej stacji Tube mnie zobaczy. Powiedział, że on przyjedzie do stacji kolejowej. Więc przyjechał i porozmawialiśmy i zaoferował mi pracę. Dostałam pracę w ten sam dzień, miesiąc temu, czyli 27 kwietnia. Dostałam pracę w idealnym miejscu dla mnie. I to jest, aż mi serce bucha, jest tak fajne miejsce. Robimy różne strony ja robię akurat strony internetowe, ale też projekty na, co to było to słowo? Dobroczynność? Coś moja mama zawsze mówiła. Charakter. Jezu, nie wyjdzie mi. I różne strony na przykład fundacje? Nie wiem, te słowa są tak nieznaczone dla mnie. Ale robimy dobre rzeczy. Ja się strasznie martwiłam, jak robiłam studia, że wyjdę i będę albo będę robiła strony i roboty dla małe firmy. To znaczy, to nie jest złe, ale to nie jest dla mnie. Dla na przykład małe firmy, które będą płacić 200 funtów i chcą tam 3 strony i
po prostu malutkie takie bardzo szybkie projekty. Albo że będę robiła, będę pracowała jakoś dla jakiegoś banku na przykład, albo dla telefonów komórkowych i tak dalej, żeby dla nich zarabiać pieniędzy. A na przykład jak dla banku robić jakiś projekt, to dla nich zarabiać pieniędzy, a codzienne osoby żyją normalnie, a tam ci główny szef w banku dostaje tam 5 milion jako dodatek do urodzin, jako prezent i tak dalej. Więc ja się strasznie martwiłam, że będę robiła takie rzeczy, które nie będę się czuła dobrze robiąc to. A tutaj robię dobre rzeczy. Jak jest słowo karma? Karma? Że ja będę robiła dobre rzeczy i przez to będzie mi lepiej i w ogóle oj, nawet nie mogę wytłumaczyć. No więc, dostałam tą pracę 27 kwietnia. Skończyłam studia 13 maja. Jeszcze wam pokażę coś, bo raz robiłam filmik podobny o tym. Czyli skończyłam studia 13 maja i jako prezent dla siebie i z jedną koleżanką i jej chłopak. Tam to był piątek 13. Zrobiliśmy sobie tatuaże. To jest mój. Jest serduszko z takim. O, i ma 13. Bo to był taki dzień. Piątek 13 zawsze ma być. Jaki jest bad luck? Pech. Tak tradycyjnie to ma być pech? Nieszczęście. O, a akurat tam było wszystko bardzo dobrze wyszło, bo to ostatni dzień studia. Mieliśmy 3 różne ogromne projekty do oddania i wszystko było już zrobione. Był taki luz, tak spokojnie, tak fajnie było. I wtedy w następny dzień, sobotę 14, wyjechałam z domu. Przestałam już mieszkać z mamusią i przyjechałam do Londynu. Przez tydzień byłam w miejsce w Hampshire. Jest takie malutkie miasteczko Alton, gdzie są Polacy, jest polski sklep. I szukałam codziennie mieszkania czy dom w Londynie. I chyba obejrzałam 8 różnych miejsc, czy 7 różnych miejsc. Nic mnie nie łapało, nic nie było takiego. To jest dla mnie. I miałam tydzień właściwie, żeby to zrobić, bo przyjechałam w sobotę 14, a ja zaczęłam nową pracę w poniedziałek 23, czyli tydzień temu równo. No i szukałam codziennie jakiś dom, pokój, mieszkanie, coś i nic w ogóle mi nie wychodziło, aż znalazłam jedno miejsce. Przyszłam obejrzeć to w czwartek wieczorem i od razu mi się spodobało. Dziewczyna, którą spotkałam wtedy, wszystko z nią było bardzo fajnie i wprowadziłam się w niedzielę wieczorem, zaczęłam pracować w poniedziałek rano, tydzień temu i żyję i wszystko jest fajnie i jestem tak szczęśliwa. Czy nawet nie ma słowa. Czyli teraz mieszkam i pracuję w Londynie. Już nie, to znaczy studia jeszcze tam. Trzeba skończyć różne rzeczy. Ale tak to wszystko, tę robotę jest skończoną. Tylko, że mamy taki. Jak to nazwać? Mamy takie spotkanie, gdzie wszyscy mogą przyjść, rodzice i znajomi i ludzie z różnych firm blisko mogą przyjść i obejrzeć naszą robotę. Robimy taki pokaz. Czyli to będzie za tydzień, w poniedziałek. I wtedy w lipcu też wrócę na
jak jest graduation, na stopniowanie, czytam co chwilę coś, a tak to jestem w Londynie i jestem tu i codziennie coś robię, wychodzę, to znaczy do pracy oczywiście wychodzę, ale po robocie wychodzę, a to do pubu, a to do sklepu, a to do parku, połazić sobie. Przez jeden dzień chyba deszcz padał, a ja byłam w pracy, jak wieczorem wyszłam, gdy już nie padało. Słuchajcie, jest niesamowicie. W czwartek deszcz padał przez dzień i nie wyszłam, a w czwartek wieczorem wyszłam z ludźmi z roboty, bo jedna dziewczyna tam wraca do Irlandii mieszkać, więc było takie party dla niej, tylko że nie party, bo przejechaliśmy przez rzekę, przez rzekę w Londynie, Thames, na łodzi motorowej, nie wiem czy to dobrze czytam, i na różne koktajle i był szampan, i jeden z najstarszych pubów w całym Londynie. W ogóle życie jest tak inaczej. Mam dobrą pracę, jestem dokładnie tam, gdzie chcę być. Nie mieszkam w samym centrum. Mam duży pokój, jestem w dużym domu. Ten dom jest ma 6 pokojów, mieszka nas 5, więc nie to, że osoba ci to jest dom. Jak to się mówi po polsku? Gospodarz, tak, gospodarz. Nie to, że po prostu będzie wpychał tyle ludzi, ile się da. Czyli jest miejsce, jest luz. Mamy kuchnię, mamy duży, duży salon i mamy dużą jadalnię, bardzo ładny, duży ogród. Mam duży pokój, mam akurat jeszcze pusty pokój, szybko wam pokażę, bo już wiem, jest długi filmik. Ale wyszło mi na dobrze. I nie wiem, czy ktoś pamięta te filmiki z sierpnia, kiedy tak po prostu powietrze ze mnie wyleciało i byłam cała taka przegnębiona i w ogóle nie miałam życia. Nie wiem, czy ludzie pamiętają. Możecie, jeśli sobie obejrzeć to. I chyba jeszcze w tych filmikach mówiłam, że chciałabym mieszkać w Londynie. I jak zaczęłam o tym mówić, ja pamiętam, że pojechałam bardzo szybko po tym, jak przestałam z moim ex-chłopakiem być, że pojechałam nie w następny dzień, tylko w następny dzień. I siedziałam w ogrodzie w Polsce, u nas w domu i mówiłam, że wreszcie mogę zrobić to, co ja chcę i mogę pojechać i pracować w Londynie. I miałam plany i miałam w głowie, że jak fajnie by było, ale nie wiedziałam, że aż tak fajnie by było. Wiem, że to dopiero tydzień. To znaczy 2 tygodnie mnie nie ma w domu, dopiero tydzień tu. I wiem, że mi nie będzie zawsze tak słonecznie, fajnie, że nie zawsze będzie mi wygodnie, że na pewno będą kiedyś pieniądze brakować, będzie mi smutno, będzie mi się tęskniło za mamę. Ale zrobiłam to, co chciałam. Jak myślę o ludzi w domu, na przykład mój ex-chłopak, wszystkie jego kolegi i tak dalej, pracują w różnych fabrykach i tak dalej i pracują. I nie to, że nic nie robią. Więc nie mam... Ja nie mówię, że to jest złe, żeby pracowali w fabrykach, bo gorzej by było, żeby w ogóle nie pracowali. Żeby po prostu oczekiwali pieniądze za nic, za siedzenie w domu. Więc pracują, ale im się to nie podoba. I marudzą o tym strasznie. I nie lubią chodzić do pracy, bo dużo ludzi nie lubi. Ale
ale nic nie zrobili, żeby to zmienić. A ja nie chciałam zostać w tym samym miasteczku. Nie chciałam. No i nie zrobiłam. W następnym filmiku pokażę wam szybko pokój, bo już 20 minut tutaj krotam. Tylko chciałam przyjść i wam powiedzieć te rzeczy, że jestem, że żyję, że jestem szczęśliwa, że wszystko idzie tak jak chcę, tak jak mi odpowiada. Mam nadzieję, że wam się spodobał filmik. Bardzo mam nadzieję, że też wrócę do tego robienia filmiku, bo mam dobre światło. Widać mnie. No i w ogóle, bardzo za was tęsknię. I jak ktoś mnie zobaczy w Londynie, jak ktoś mnie poznał, albo z grzywką, albo bez, z rudymi włosami, albo bez, to powiedzcie hej. Jak są jakieś polskie ludzie, którzy chcą dodatkową siostrę czy córeczkę, to ja, bo wczoraj słyszałam polska pani w takim wieku, co moja mama, z córką troszeczkę chyba młodsza ode mnie i się rozmawiali. Zaczęłam strasznie tęsknić za swoją mamuszę. Więc jak ktoś by chciał być jako zapasowa mamusza, albo zapasowy siostra, brat, tatuś, ojciec, ojciec, to samo zapasowy, wujek, ciosia, dziadek, babcia, to przedstawszę, bo to fajnie by było zobaczyć jakichś miłych ludzi tutaj. Dobrze, mam nadzieję, że wam się spodobał filmik. A oczywiście zapraszam do subskrypcji, do zostawienia dobrych komentarzy i w ogóle, bardzo was kocham. Pa!